Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Trzecia Biegłość, gdzie tym razem goszczę Michała na Leopardzie. Cześć. Dobry, witam. Michał oczywiście gracz znany chyba wszystkim. Leopard pierwszy, czołg no dość ciekawy, także powiedz proszę kilka słów, skąd w ogóle pomysł na Leoparda? Z tego co pamiętam w ostatnim odcinku bodajże chyba na te 5 piątce wspominałem coś, że na Leopardzie robię. Biegłość. No, trochę się to w czasie odłożyło, ale jak widać się udało. Okay. Nie było to nic zaplanowanego, tak na spokojnie, bez spiny zrobione. Okej, okay. Jak ci w ogóle gra Leopardem? Bardzo lubię. To połączenie dobrej depresji działa, mobilności i dobrego reloadu. Wiesz co, to taki czołg do wygrywania bitew w sumie. Bo akurat ten nie mam na powtórce tego prędkości przeładowania, ale ile on ładuje? Mam tu wszystko tam, czyli wentylacja plus czekolada daje to przeładowanie na poziomie 6 sekund i 88 setnych. Ładnie. No dobra, bo nie wiem czy pamiętasz, takim fanem wielkim Leoparda jest Pawlus i Pawlus ma na nim tam kilka tysięcy bitew, nie wiem, chyba z 5000. Według ciebie jak on się na tle medów dziesiątotierowych sprawuje? Pewno jest dość, może niespecyficzny, ale wymaga... Co ty robisz z kamerą na litej? A nie wiem, w sumie tak się bawię. W sumie nie ma nic ciekawego do strzelania, to trzeba coś robić innego, nie? Dobra, nie ma no czołg specyficzny? Specyficzny no, nie jest taki standardowy typu jak właśnie te 6-2, prawda, czyli granie na wieże, tylko raczej takie, prawda, peekaboo, typu wyjeżdżasz buła i spierdzielasz. A jakbyś go porównał do E50M? No dwa różne typy czołgów jak dla mnie. E50 to jest jednak taki no, czołg, który w odpowiednich rękach jest w stanie grać po prostu jak ciężki. Ma pancerz, jest w stanie przyjąć, też ma dobrą alfę, więc może oddać, ale kosztem, prawda, przeładowania. Tutaj Leopard jest takim typowym właśnie damage dealerem, który głównie służy do właśnie oklepywania przeciwników. No dobra, a pamiętasz ile masz bitew na Leopardzie? A, gdzieś 300? 300, okej. Okay. Jak to wyglądała ta twoja droga do wbijania? To, a nie, to może powiedz jak z damage'em, a potem powiesz jak szło ci wbijanie tej trzeciej, tych trzech ostatnich pasków. O, jak to w ogóle, ile potrzebnych jest uszkodzeń? No, ja nie patrzyłem, ale z tego co pamiętam około tak 4,5 do 5000, żeby to tak od 93,5 szło tak o 0,3, 0,2. Mhm. Mówię, że tutaj masz wentylację, tak? Tak. I co jeszcze? Dosyłacz? Dosyłacz, wentylacja i chyba optyka bez stabilizatora. No właśnie, no bo tutaj ta bitwa będzie, zaraz zobaczycie po bitwie na wynik, ale ona będzie wyjątkowo nieudana, jeśli chodzi o uszkodzenia dla ciebie. No nie zawsze trzeba damage robić. Nieraz przydaje się, prawda, spotowanie dla sojuszników. No właśnie, bo tutaj, tak jak mówisz, no masz optykę i to się bardzo przyda w tej bitwie. Na razie sobie w ogóle no, taką taktykę przyjąłeś w tej bitwie dość defensywną, ponieważ najdalej udało cię podjechać tam, gdzie ten centurion przeciwnika stoi. Wróciłeś, trochę ogarnąłeś przy zamku, teraz znowu stoisz w tej tylnej, w drugiej, trzeciej linii. Więc tak się, no, nie wyrywasz się za bardzo tym Leopardem do przodu. No, patrząc po jego statystykach opancerzenia, no to nie ma sensu. Poza tym uciekłem stamtąd, gdzie właśnie mówiłeś, że byłem, dlatego że w sumie tam mieliśmy balajta na lewej stronie, z tego co pamiętam. Mhm. Nie, a nie, przepraszam, są jakieś tam dwa wraki ciężkich. Okej, okay. No dobra, a to powiedz jak wyglądało to wbijanie tych ostatnich, nie wiem, 3-4%? W miarę regularnie, nie miałem tak jak na niektórych czołgach, że przykładowo dobiłem do 94,78 i spadałem na 91. A tam miałem chyba przy 93 mały problem, tam te bitwy mi nie wyszły, ale tak to szło cały czas powolutku do góry.
No tutaj od razu zdradzę, że ten centurion, który tam się na górce ciągle pokazuje, to jest twój spot. To jest właśnie ciekawe, ponieważ grasz mocno defensywnie zza krzaka, a cały czas świeci. Jest teraz centurion porobiony, zaraz zobaczycie właśnie jak to wyglądało na podsumowaniu, ile ten centek dostał po takim sumie. Nie wiem, to w ogóle był twój zamiar, żeby tak spotować, czy po prostu czekałeś, aż coś wyjedzie i przypadkiem go spotkałeś? Oczywiście, nie wiem czy zauważyłeś, ale mam tu dwóch plutonowych w tych dekach, także grałem głównie pod nich. Mhm. No tak, grill i wutek. Tak, no. Po prostu ja służyłem jako takie, no, jako czołg lekki, można by powiedzieć. Okej. Okay. A przed tą bitwą ile miałeś? Pamiętasz w ogóle jak to wyglądało w tych promilach przed tą bitwą? No bo procent to miał 94, ale ile tam? 94 i co? 8, 9? 94,6. 94,6. Albo i pół? Jakoś tak. No tam brakowało, no z 0,5% plus minus. Mhm. Strzał w artylerii niestety nieudany, tam AMX-1390 go próbuje tego GW porobić. No kąsa go, kąsa. A tobie się udaje odbić od artylerii. Nie tak, wiem nawet tak. Co nowy model HD, prawda, plus 200 do pancerza. I teraz bardzo mocna buła, za 863 dostałeś potworny strzał od T49 z HEK-a, gdzieś tam się wbił dokładnie w przód, w połączenie płyty górnej z... Tak, nie, tak. Nie, przepraszam, w dolną płytę, tylko ten rozprys jest taki, no, że... No bo wyjeżdżałem z góry, no tam jest wysnajpił. Wysnajpił z 200 metrów, no udało mu się, tak. Przycelował. No ale to wiesz jednak, no z tym działem to nie tak łatwo mimo wszystko trafić. No i w sumie co, no masz 2642 punktu szkody, teraz czaisz na tego T28 Proto, pozwalasz swojemu przejechać, dokładnie pomierzony strzał, 2800 niecałe, myślałeś, że tej bitwie się uda wbić te biegłości, jeśli miałeś w sumie tych uszkodzeń tak mało? Szczerze powiedziawszy, ciężko mi było na ten temat... Ciężko mi było coś powiedzieć, bo w sumie 2700, no wiedziałem, że mam trochę spota, ale nie wiedziałem ile. Mm-hmm. Ja byłem ciekaw, ile spota i w sumie sam ten wynik właśnie 6000 też mnie nie zszokował, ale... No dobra, to już teraz nie ma co przedłużać, ponieważ teraz z przyczyn chyba nieznanych też sobie stoisz na kapie i nawet nie ruszasz działem, także tak, bo się, nie mam kierowcy. Wydaje mi się, że już prawdopodobnie zaltabowałem. No właśnie, wyszedłeś chyba do tego, do garażu. Dobra, to też nie będziemy przedłużać. Przejdziemy sobie na spokojnie już do podsumowania. Zobaczymy jak ci poszło. Tam się bitwa niech kończy, a my tutaj spojrzymy. No właśnie, oznaka mistrzowska pierwszej klasy, trzecia odznaka biegłości, do tego właśnie wpadł medal służby patrolowej, dlatego że zrobiłeś tutaj sporo dobrego. No i tak, zobaczcie, Centurion 1720. Czyli cały. Protek, jakiś tam jeden strzał, KW4 633 i z trzeci 475 M103. Nie mam bladego pojęcia, kiedy go świeciłeś, że tak... On tam jak ten raz jechał tam, no tak, 113. To widziałem, ale tam jakoś tak nie widziałem, żeby go tak mocno ubili, a mimo wszystko wpadło 1342. E50M to jest prawie 1000, nie wiem kiedy, ale się udało. No i T49 również 569, więc summa summarum ten wynik plutonowo macie fajny, ponieważ tutaj zrobiliście... Grill zrobił 3300, ty zrobiłeś 2800 i kolega w WTK-u zrobił 1700, ale no wy macie, czy ty masz wynik, tak jak właśnie mówiłeś, ponad 6000 punktów asysty, 6035, czyli naprawdę ten spot był bardzo ładny. I ile po tej bitwie ci wpadło tych biegłości? Wiesz co, z tego co patrzyłem, to skoczyło gdzieś na 95,2. Albo 3, jakoś tak. A to w sumie ciekawe, no prawie procent poszedł. Sumarycznie zrobiłeś no prawie 9000 punktów uszkodzeń, a tylko pierwsza klasa. Tak trochę dziwnie. Wiesz co, bo to trzeba patrzeć na doświadczenie, bo to jest liczone za doświadczenie. Tak, no ledwo, tylko... Ledwo 1016 punktów. To właśnie mało, no mało doświadczenia, no tak, za niezły wynik. Zauważ, że strzelałem w czołgi... 9, 8, tutaj 10 się odbiłem, 7, 9. Fioletowe skill to odbić się od 10 czy artylerii. Tak. Przede wszystkim od artylerii. Jeszcze lighty. A co lighty? No, to też trzeba być fioletem, żeby się odbijać od lightów. Aha, a od kogo się odbijać, bo nie zauważyłem, od którego lighta? Ale nie, mówię tak ogólnie, nie, że w tej... A, okej, myślałem, że to prawda... Milion penetracji, a light niestety... No powiem ci tak, no ja ostatnio E50 udało mi się odbić trzy razy od Batchata, także
Zdarza się. No, o, na gość, gość miał tysiąc, po bitwie 1170, dokładnie 3×390 potencjalnych uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. To nie były gąskie, tylko to były te takie dobre pancerze Batchata, ofensywne pancerze. Tak, tak, te warstwowe. Warstwowe. No dobra. Ogólnie Leopard... To jest czołg w sumie... Chodzi mi po myśli, po głowie to, co chciałem powiedzieć, ale nie jestem w stanie tego jakby przełożyć na słowa. W sensie taki trochę czołg lekki w łączeniu z wszystkimi zaletami medów. Ale taki trochę... To jest taki duży light, o, tak bym to ujął. Taki trochę skillowy czołg, nie? Mimo wszystko trzeba potrafić grać, żeby sobie Leopardem... Czy skillowy, w sumie jak ktoś przykampi z tyłu i tak ogarnie, to nie trzeba specjalnie skilla. No jeśli ktoś, powiedzmy, kręci tam wyniki tam po 5 koła WNA 6, no to tak, to już wtedy, żeby na Leopardzie tyle zrobić, to naprawdę trzeba umieć. Ale takie wyniki w okresie 3-4 tysiące, to nie jest jakiś taki specjalny wyczyn. To jest suma summarum, no 10 strzałów. Jak ktoś sobie przykampi czy coś, to zależy też od mapy i matchmakingu, ale z reguły nie ma problemu, żeby to zrobić. A ile ma penetracji na APC-erze standardowo? 268 chyba? Okay, 270? Nie, no 270 to ma tylko E50. To jakieś coś 260 chyba. No, chyba. Dobra, to co? To jakie dalsze plany? Bo powiedziałeś poza kamerą, że teraz w sumie tak sobie robisz nowe biegłości, więc co dalej? Mausa wbiłem, to nie jesteś zainteresowany. Przepraszam. Bo już mnie niestety Sanki ubiegł. Aktualnie będę robić. No myślę, że jakieś takie czołgi standardowe. Wiem Type'a 5 Heavy, na razie go męczę, także zobaczymy. Okay. Kto wie, może wystąpię z Type'em 5 Heavy. No dobra, bo Raging zrobił typa 4, jako pierwszy w Europie, tak? Nie no, typ 4 to nie, to dla mnie to jest joke. No dobra. Nie wiem, naprawdę, ten kto zrobił 3 biegłości na Type'ie 4 Heavy, to jest naprawdę... Bóg wota jak dla mnie. Bo ja jakbym nie wyjeżdżał, co bym nie robił tym czołgiem, to ja nawet nie wiem, czy ja 2 biegłości wbiłem. Także naprawdę Raging szacun. Znaczy, bo pamiętam, że Raging na którymś z tych ma, tylko nie pamiętam, czy na typie 4, czy na typie 5. Trzeba sprawdzić u niego w statku. A nie wiem, chyba multi coś tam rzucał, pamiętam. Tak, tak, no. Ogólnie Leopard, bardzo lubię Leoparda, w sumie. Tego fajnie wygląda. Nie? Fajne jest to, że ma jednak jedno z lepszych, chodzi o celność działek, ogólnie tak zwany gun handling jest całkiem przyzwoity. Mhm. Okej, dobra, to co? To dzięki. Powodzenia we wbijaniu kolejnej biegłości i niewykluczone, że może nie z Michałem osobiście, ale z powtórką Michała spotkamy się niedługo, ponieważ podrzucił mi jeszcze jedną bitewkę na innym czołgu, ale to będę zdradzał, na czym obejrzę i jak będzie się nadawać, to dam znać i zobaczymy. A to ja tam taką... Ten, kto będzie wiedział, to będzie wiedział. Dam taką podpowiedź. No, dawaj. Odgadnąć nazwę czołgu, sobie znaleźć nazwę uszek w pewnym języku. Poczekaj jeszcze raz, że co? Żeby odgadnąć uszka, tak jak masz uszka do barszczu, tylko no. W pewnym innym języku. Okay. Jest taka nazwa pewnego czołgu. Okej, okay, dobra, czyli uszka tak ci, jak do barszczu. Ci, co oglądają pewnego youtubera, który jest... Tela często fochy, to będzie wiedział, o co chodzi. Czyli pewnie taka zagadka. Serfosz. A, to żeś zdradził. No, zobaczymy, kto odgadnie. Dałem podpowiedź. Nie, no, pamiętajcie, jak... uszka. Mhm. Uszka i serfosz. Tak, bo to jest przezwisko na ten czołg, bo to nie jest dokładnie nazwa jego, ale przezwisko. Aha, to nawet nie wiedziałem. Dobra, także tak jak mówię, ten, to kto ma wiedzieć, ten będzie wiedział. Dobra, okej, to dzięki. Dobry. Bardzo, jak się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. Cześć.